Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu RODM Online. Dzisiaj naszym gościem będzie Szymon Pawlak, historyk, doradca do spraw edukacji w Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Jestem konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, nazywam się Wiktoria Sakowicz, a RODM jest to sieć informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która promuje politykę zagraniczną Polski, jest realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzisiaj jesteśmy w przededniu 117. rocznicy urodzin Jana Karskiego, stąd właśnie będziemy rozmawiać o tym bohaterze. I moje pierwsze pytanie jest takie, aby właśnie przybliżyć sylwetkę Jana Karskiego, kim on był. No na pewno jedna z najciekawszych postaci, z którą udało mi się spotkać, może nie spotkać osobiście oczywiście, ale spotkać w postaci książek, artykułów, wspomnień, ludzi, którzy go znali. No absolutnie wyjątkowa postać. Również człowiek, który jest związany z miastem, w którym się urodziłem, również łodzianin. Tak naprawdę nie Jan Karski, tylko Jan Kozielewski, bo to jest jego prawdziwe nazwisko, pod którym się urodził. Był jednym z najważniejszych i najbardziej znanych emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Powszechnie Jan Karski oczywiście związany jest i znany jest jako osoba, która próbowała powiadomić świat zachodni o tragedii Holokaustu, o tragedii Shoah na terenie naszego okupowanego kraju. Rzeczywiście mu się to udało. Udało mu się skontaktować z najważniejszymi ludźmi na świecie, między innymi z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem i poinformować o tym, co się dzieje na terenach Polski. Był sam świadkiem tych wydarzeń, wszedł dwukrotnie do getta warszawskiego, wszedł również do obozu przejściowego w Wisbicy Lubelskiej. Widział, można powiedzieć, tragedię Shoah na własne oczy, prawie jej dotykał. W związku z tym był wiarygodnym świadkiem i no, jego rola była w tym zakresie informacji absolutnie wyjątkowa i wybitna. Wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze powiedzieć, że jakby jego opowieść o Holokauście, o Shoah była tylko częścią jakby narracji, którą przedstawiał na Zachodzie, ponieważ to był urzędnik Polskiego Państwa Podziemnego. Doskonale wykształcony dyplomata, człowiek, który przed II wojną światową ukończył dyplomację i prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władający kilkoma językami, doskonale wykształcony młody człowiek, który nie odwrócił się od najbardziej potrzebujących w okresie II wojny światowej i wydaje mi się, że bronił moralności człowieka właśnie w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej również niesamowite jego losy, zaangażowanie w misje dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie, w Birmie, na Ceylonie, Bangladeszu, wielu miejscach. Następnie został profesorem na Uniwersytecie Georgetown, gdzie wykładał przedmioty związane z Europą Wschodnią. No, uwielbiany przez studentów, można powiedzieć, że stał się legendą tej uczelni. Warto tutaj zaznaczyć, że uczelnia Georgetown jest to uczelnia, która no, stoi jakby na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach, jeśli chodzi o wydziały studiów zagranicznych na świecie. W związku z tym jest to kadra, kuźnia młodych dyplomatów amerykańskich i przez to niewątpliwie Karski miał wpływ również na wydarzenia po II wojnie światowej. Oprócz tego wychowawca prezydentów Stanów Zjednoczonych, no tak jak mówię, człowiek wybitnie zasłużony. W związku z tym no, postać całkowicie nietuzinkowa, którą można zajmować się całe życie i o niej opowiadać i studiować. Właśnie chciałabym teraz nawiązać do tego, co pan powiedział o jego pracy dla Polskiego Państwa Podziemnego. Czego konkretnie dotyczyła jego praca? Czym się to zajmowało?
No już w 1939 roku ją rozpoczął. Tutaj była taka sytuacja, iż Jan Karski jako oficer Wojska Polskiego dostał się do niewoli sowieckiej w 1939, we wrześniu 1939 roku. Doskonale wiemy, co się stało z oficerami polskimi, którzy zostali złapani przez Sowietów, zostali wymordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, w różnych miejscach na wschodzie. Natomiast Karski podał się do tej niewoli jako szeregowiec. Udało mu się dostać do wymiany jenieckiej z Niemcami, ponieważ urodził się w Łodzi, czyli w ówczesnym Litmanstadt. Był już obywatelem III Rzeszy i mógł na taką wymianę się zgłosić. Uciekł w trakcie transportu do Generalnej Guberni i tutaj olbrzymie zasługi jego brata Mariana Kozielewskiego, który współpracował z Polskim Państwem Podziemnym, właściwie tworzył to Polskie Państwo Podziemne, był jednym z komendantów Policji Granatowej, która być może się nie wsławiła genialnie w czasie II wojny światowej, ale musimy wiedzieć, że część jej funkcjonariuszy właśnie współpracowało z Polskim Państwem Podziemnym i można powiedzieć, byli takimi Konradami Wallenrodami tamtych czasów właśnie w tej formacji. Dzięki bratu Jana Kozielewskiego zwróciło uwagę właśnie Polskie Państwo Podziemne, które się wtedy rodziło. No i prosta sprawa. Polski rząd istniał wtedy we Francji, był to rząd emigracyjny generała Sikorskiego. Polskie Państwo Podziemne było tworzone pod okupacją. Trzeba było wysyłać rozkazy, trzeba było wysyłać raporty, trzeba było wysyłać jakby instrukcje, w jaki sposób to państwo powinno zostać zorganizowane. I jakby pierwsza część działalności Karskiego polegała na tym, że on jako emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego i rządu emigracyjnego przewoził rozkazy, raporty, instrukcje do tego, jak ma być sformowane Polskie Państwo Podziemne i jak ono funkcjonuje. W związku z tym można powiedzieć, no kluczowa rola na początku II wojny światowej Jana Karskiego. Już we wczesnych swoich raportach, właśnie jeszcze w roku 40, bo jego pierwsza wyprawa miała miejsce zimą 40 roku, na początku 40 roku, już wtedy informował również o sytuacji ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką, ale tak jak mówię, jego głównym wątkiem to była budowa państwa podziemnego, jego funkcjonowanie i raporty, które przywoził ze sobą do Francji. Właśnie chcę zapytać o tę jego działalność jako emisariusza, bo wspomniał też Pan o tym, że przekazał aliantom informacje na temat sytuacji Żydów w Polsce. Mhm. I właśnie czego konkretnie dotyczyły te informacje, z kim rozmawiał i jaka była reakcja państw zachodnich na przekazane przez niego informacje? No trzeba powiedzieć, że ten wątek przede wszystkim pojawił się w roku 1942. To Karski już był po kilku misjach jako emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego. W czasie trzeciej swojej misji został złapany na Słowacji, wydany w ręce gestapo, był torturowany, miał próbę samobójczą, w końcu został odbity z rąk niemieckich przez Armię Krajową. W każdym razie po wyjściu jakby z reperkusji, które były po dojściu do zdrowia, można powiedzieć, po tej całej sytuacji, Karski miał wyjechać do Londynu z raportem Polskiego Państwa Podziemnego na temat sytuacji właśnie pod okupacją. Jakby jego ostatnim zadaniem było spotkanie się z przedstawicielami ludności żydowskiej z Warszawy, z getta warszawskiego. Karski mógł się chyba nie zgodzić nawet na to spotkanie, ale zawsze tutaj podkreślamy jego korzenie właśnie z naszego miasta, z Łodzi, które było miastem wielokulturowym, wielonarodowym, w którym społeczności katolików, Żydów, protestantów, prawosławnych żyły ze sobą i można powiedzieć, że ich funkcjonowanie było harmonijne i bardzo spokojne. W związku z tym wydaje się, że między innymi dlatego, że znał tą po prostu kulturę i ona była mu w jakiś sposób bliska, nie obca, nie odwrócił się od niej plecami, skontaktowali się z nimi przedstawiciele władz żydowskich, różnych partii.
żydowskich, które działały na terenie getta warszawskiego i zabrali go ze sobą do getta warszawskiego. Był tam dwukrotnie, był świadkiem no, dantejskich scen, które się działy w getcie warszawskim. Niewątpliwie to wpłynęło na dalsze, na całe jego życie. Potem, tak jak powiedziałem, w przebraniu ukraińskiego żołnierza wszedł do obozu przejściowego w Wisbicy Lubelskiej, czyli takiego obozu, który był ostatnim przystankiem przed obozem zagłady w Bełżcu. No, straszne miejsce, które rzeczywiście Karski odchorował przez kilka następnych dni. I kiedy zobaczył rzeczywiście dramat tego nieszczęścia, zrozumiał, że co prawda może ciężko prowadzić jakąś, znaczy umieszczać na skali poziom prześladowań Polaków, Żydów i innych narodowości, ale rzeczywiście to, czego doznawali Żydzi w czasie II wojny światowej, było absolutnie, absolutnie wyjątkowe. W związku z tym Karski postanowił się również temu poświęcić. Spisał raport dotyczący sytuacji Żydów na terenie okupacji polskiej i z tym raportem wyjechał do Paryża. Znaczy, oczywiście wyjechał, to jest taki eufemizm, tak? Ten wyjazd i ta podróż sama w sobie była olbrzymią przygodą i wyzwaniem. Rzeczywiście udało mu się przekazać raport w Paryżu, a później przez Pireneje do Hiszpanii został odebrany przez Anglików dopiero w Gibraltarze i przetransportowany z powrotem do Anglii. Później jego zadanie polegało na przedstawianiu tej sytuacji, ale pamiętajmy, nie tylko tej sytuacji, tylko ona była jednym fragmentem całego raportu Karskiego, który dotyczył całej sytuacji Polski, prawda? Ale przedstawiał i na pewno kładł wyjątkowy nacisk na sytuację ludności żydowskiej w Polsce. Przepraszam bardzo. Z kim się spotykał? Spotykał się przede wszystkim, tak jak powiedziałem, z najważniejszymi osobami wtedy na świecie. Można powiedzieć, że nie spotkał się tylko z Winstonem Churchillem, jeśli chodzi o przywódców Zachodu, ale widział się z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Anthony Edenem, być może wtedy najbardziej wpływową osobą w rządzie brytyjskim. Został wysłany przez polski rząd do Stanów Zjednoczonych. Jego historia, jego podróż, jego wejście do getta, wszystko to, co się wokół niego działo, miało i do dzisiaj ma absolutnie filmowy charakter. Często słyszę, że jego życie to jest gotowy scenariusz na doskonały film akcji. I chyba rzeczywiście tak było, bo już zauważył to rząd polski na emigracji w roku 1943. Karski, kiedy został wysłany do Stanów Zjednoczonych, oczywiście miał mieć wykłady, odczyty, spotkania z politykami i tak dalej, ale również był pomysł nakręcenia filmu fabularnego w Hollywood o właśnie losach Karskiego, który miał być taką zdrową propagandą, która miała pokazać losy Polaków w czasie II wojny światowej. Karski wyjechał do Stanów, do nakręcenia tego filmu nie doszło, ale napisał tam bestsellerową książkę Tajne państwo. Tak, właśnie później będę chciała dopytać o tę książkę i właśnie o jego uczestnictwie w filmie Shoah, ale właśnie tak. Chciałabym jeszcze właśnie zapytać o te jego właśnie losy powojenne. Dlaczego nie został w Polsce? Bo powiedział pan, że był wykładowcą na Georgetown University. I też właśnie pytanie o jego losy powojenne. Jak wojna się skończyła i tutaj Rosjanie zajęli. Znaczy tak. On w 1944 roku został w ogóle rozpoznany, jeszcze w czasie II wojny światowej został rozpoznany przez Niemców. To znaczy oni mieli wywiad niemiecki w Stanach Zjednoczonych, doniósł Niemcom o takim emisariuszu polskiego państwa podziemnego, więc on miał, choć miał zaplanowaną kolejną podróż do Polski, on nigdy już w tą podróż nie poleciał. Został w Stanach Zjednoczonych i tam zaczął pracować dla polskiej ambasady. Był, tak jak powiedziałem, dyplomatą, ale z olbrzymim praktycznym doświadczeniem. Po samej II wojnie światowej no, absolutnie nie mógł wrócić do Polski. Znaczy mógł wrócić do Polski, ale ta podróż wiązałaby się z zagrożeniem bezpośrednim jego życia.
Karski robił coś przeciwnego. On próbował na wszelkie sposoby i ostatecznie mu się to udało, wyciągnąć z Polski właśnie swojego brata Mariana i sprowadzić go do Stanów Zjednoczonych. Kiedy polska placówka dyplomatyczna przestała mieć akredytację amerykańską, no, był taki dramatyczny moment, w którym rząd amerykański uznał, rząd komunistyczny w Polsce, a właściwie rząd tymczasowej jedności narodowej, ale rząd komunistyczny w Polsce, no stara ekipa z polskiej placówki dyplomatycznej reprezentująca rząd na emigracji musiała się stamtąd wyprowadzić i wynieść. Więc w pewnym momencie Karski stał się bezrobotny. Dostał bardzo ciekawą pracę, mianowicie dla biblioteki Hoovera w Stanach Zjednoczonych. Zaczął jeździć po byłych placówkach państw, które stały się państwami komunistycznymi albo sowieckimi i zaczynał skupywać dokumenty rządów emigracyjnych z okresu II wojny światowej z tych państw. To była bardzo ważna praca, ona dla historyków jest do dzisiaj niezwykle ważna, dlatego że te dokumenty najprawdopodobniej by przepadły, a w ten sposób zostały zgromadzone w Bibliotece Hoovera w Stanach i są dostępne do dnia dzisiejszego. Następnie, tak jak powiedziałem, miał kontakt między innymi z służbami wywiadowczymi Stanów Zjednoczonych. Na pewno była jakaś współpraca CIA, przede wszystkim przy wyjazdach Karskiego właśnie na misję na Daleki Wschód. Tam przede wszystkim opowiadał o tym, czym jest komunizm i z czym się komunizm wiąże. Tak? Pamiętajmy, że jesteśmy w czasach dekolonizacji i można powiedzieć, że w roku 45, 46, 47 komuniści, to w swoim najgorszym wydaniu, czyli stalinowskim, ukradli wszystkie najpiękniejsze hasła, tak? Czyli takie rzeczy jak hasła pokoju, sprawiedliwości, równości i tak dalej. One były właściwie zagospodarowane przez Stalina i stalinizm. I przegrane imperiów kolonialnych w czasie II wojny światowej z takimi państwami jak Japonia na przykład w dalekiej Azji pokazały obywatelom tamtych państw, że imperia kolonialne wcale nie są potężne, nie są mocne, nie są w stanie się obronić, ani nie są w stanie obronić swoich obywateli. W związku z tym oni dążyli do odzyskania niepodległości. I tutaj zyskiwali olbrzymie poparcie ze strony komunistów, którzy robili to oczywiście patrząc na swój interes. Natomiast to stanowiło groźbę dla świata demokratycznego i świata zachodniego. W związku z tym no, te misje Karskiego na Daleki Wschód miały przekonać między innymi mieszkańców tych miast do tego, żeby wybrali drogę demokratyczną, do tego, żeby wybrali drogę w kierunku gospodarki rynkowej. A jeśli chodzi o uniwersytet, bo jeszcze tutaj nie powiedziałem, no on został zaproszony na początku lat 50. przez wtedy rektora tego uniwersytetu. To jest w ogóle niezwykła uczelnia, najstarszy uniwersytet jezuicki w Stanach Zjednoczonych. On powstał w 1787 roku. Ma rzeczywiście, no, wygląda absolutnie niesamowicie, jak Hogwarts z opowieści o Harrym Potterze. Karski znalazł tam swoje miejsce. To nie był naukowiec na pewno, tak? Czyli to nie był człowiek, który grzebał cały czas w dokumentach i pracował na tych dokumentach. To był przede wszystkim nauczyciel i edukator, czyli człowiek, który miał doskonały kontakt ze swoimi studentami, uwielbiał nauczać. Tak mi opowiadali ci jego studenci, kiedy ich poznałem w Stanach, a do tych studentów należeli najwybitniejsi ludzie. No z tym ci akurat, z którymi ja rozmawiałem, no to między innymi ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w Gruzji, Kazachstanie, Iraku, Iranie, no, naprawdę cała elita dyplomatyczna Stanów. Między innymi Bill Clinton był również jego studentem i są zachowane listy Clintona do Karskiego już po wyborze na prezydenta. I właśnie chciałam zapytać o ten fenomen Karskiego, o to, jak był właśnie uwielbiany i nie tylko przez studentów, ale też właśnie patrząc na jego karierę. I
patrząc też na popularność, jaką ogromną cieszyła się właśnie jego książka Tajne Państwo oraz jego uczestnictwo w filmie Shoah, jak pan myśli, skąd wynika właśnie ten fenomen Jana Karskiego? A czy Tajne Państwo na pewno było bestsellerem, tak? On sprzedał tej książki około 400 tysięcy egzemplarzy w roku 1944-1945. Pamiętajmy, że nie ma wtedy żadnych, jest kino i radio, tak? To są jedyne jakby główne rozrywki. W związku z tym książka też ma zupełnie inny status. I wtedy, jeśli ktoś sprzedał 400 tysięcy egzemplarzy, myślę, że miało to inne znaczenie, niż gdyby to zrobił dzisiaj. Więc on w pewnym momencie rzeczywiście stał się bardzo znaną osobą, przede wszystkim w środowisku akademickim Stanów Zjednoczonych i na wschodnim, i na zachodnim wybrzeżu. Miał wykłady w najlepszych amerykańskich uniwersytetach, na najbardziej prestiżowych amerykańskich salach. I rzeczywiście to jest jakby ten jego pierwszy moment działalności. No miał dobrą prezencję, na pewno umiał się sprzedać w ten sposób. Zresztą nie bez przyczyny rząd emigracyjny jego wybrał właśnie do tej roli, tak? Bo to jak wyglądał, to też robiło pewnego rodzaju robotę po prostu. W związku z tym ten pierwszy jego okres popularności był związany z tym. Ale już w roku 1945-1946 to wszystko można powiedzieć, że przepadło, przestało istnieć, tak? On już nie miał żadnej popularności ani rozpoznawalności w Stanach Zjednoczonych, więc ona przyszła zdecydowanie później. Jeśli chodzi o uniwersytet, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że o jego przeszłości w państwie podziemnym i w opowiadaniu o Holokauście praktycznie nikt nie wiedział, bo on się tym w ogóle nie chwalił. Wręcz on uważał, że jakby jego misja to była porażka po prostu, że nie udało mu się właściwie osiągnąć celu, który sobie wyznaczył. Całe życie żył właśnie w traumie tego, że jego misja jednak nie wyszła, tak? Żył w cieniu tego Holokaustu. Natomiast, był kapitalnym oratorem, kapitalnym mówcą, aktorem, co potrzebuje każdy wykładowca odrobinę, więc studenci uwielbiali to, tak? I jego szczerość na pewno w ogóle w tym, co mówił na wykładach. Natomiast jeśli chodzi o jego sławę, no to ona przyszła dopiero po roku 78, tak? Czyli właśnie po filmie Claude'a Lanzmanna Shoah, kiedy w jednym z odcinków Karski po prostu opowiada swoją historię, tak? I świat się rzeczywiście wtedy dowiaduje. Z tego, co ja słyszałem w Stanach Zjednoczonych, była taka sytuacja, że studenci dzień po emisji tego filmu właśnie w Stanach, no kiedy Karski wszedł na uczelnię, wszyscy wstawali i bili mu brawo. Nikt nie wiedział po prostu wcześniej o tym, kim jest tak naprawdę Karski. Jego pozycja, ona była już ugruntowana wcześniej, ale no niebotycznie wzrosła po tym filmie. Później zaczął dostawać wszystkie właściwie możliwe odznaczenia najwyższe i ze strony Watykanu, Stanów Zjednoczonych. Po 89 również ze strony Polski. Chciałam o to zapytać. Jak Polska po przemianach demokratycznych, po 89 roku, czy też właśnie sama Łódź jako miasto, w którym się urodził, czy został uhonorowany przez polskie władze oraz przez miasto Łódź? Karski po roku 89, z tego co kojarzę, był co najmniej dwukrotnie w Łodzi. I rzeczywiście był tutaj uhonorowany. No jest niesamowitą rzeczą, że jednego dnia honorowe obywatelstwo Łodzi, chyba w 96 roku albo już nawet 2000 na chwilę przed jego śmiercią, otrzymali Roman Polański, Jan Karski i Marek Edelman. I oni siedzieli obok siebie i no rzeczywiście mieliśmy trójkę naprawdę wybitnych po prostu obywateli naszego miasta obok siebie. Więc w ten sposób został na pewno tutaj uhonorowany, ma swoją ulicę. W Muzeum Miasta Łodzi ma swój pokój, gdzie przepisał właściwie wszystkie swoje pamiątki, więc najcenniejsze pamiątki po Janie Karskim, łącznie z medalem wolności przyznanym mu przez Baracka Obamy w 2012 roku. Wszystkie te
odznaczenia są u nas. No i oczywiście zawsze do tego przyda się jakiś dobry narrator, który poopowiada ciekawie, no bo same odznaczenia nic nie mówią. Ale te pamiątki tutaj są, on został na pewno uhonorowany. Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana zrobiło olbrzymią pracę w kierunku opowiedzenia o tym człowieku, o tej niezwykłej absolutnie postaci mieszkańcom naszego miasta. Młodzież robiła wykłady o nim w stulecie jego urodzin dla tysięcy ludzi. W związku z tym no, staramy się. Mamy kopiec obok siebie, na którym jest ławeczka Jana Karskiego. Wydaje mi się, że coraz więcej ludzi dowiaduje się o tym, kim był. No a co najważniejsze, coraz więcej ludzi dowiaduje się o tym, co zrobił. Czy właśnie dzięki temu, że ta pamięć o Janie Karskim w Polsce i w samej Łodzi jest uhonorowana i jest kultywowana, czy jak pan myśli, czy właśnie patrząc na tą historię żydowskiej Łodzi i dalej kontaktów Łodzi z Izraelem i tutaj przejeżdżających wycieczek właśnie do wspomnianego na przykład Centrum Dialogu, czy jest on taką postacią, która mogłaby być łącznikiem między narodem żydowskim, a polskim? Ja myślę, że on w ogóle powinien połączyć jakby trzy narody, tak? Bo rzeczywiście w jego historii łączy się historia Polaków, Żydów i Amerykanów. I on mówił, że Stany Zjednoczone są jego prawdziwą również ojczyzną, tak? Że ojczyzną jego młodości jest Polska, ale ojczyzną, która go przygarnęła i przytuliła w najgorszym momencie jego życia, były Stany Zjednoczone. Z kolei jego życie jest bezpośrednio związane z historią narodu żydowskiego. Nie tylko przez jego opowieść, ale również przez to, że był mężem Poliny Nireńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich tancerek i choreografek, której cała rodzina zginęła w Holokauście. Więc jak najbardziej, no, to jest osoba, która powinna łączyć jakby te trzy narody i wydaje mi się, że ma do tego gigantyczny i jeszcze niewykorzystany potencjał. Jeśli chodzi o kontakty polsko-izraelsko-amerykańskie, pewną pracę wykonywała tutaj Fundacja właśnie Edukacyjna imienia Jana Karskiego. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka postać, do której powinni, że tak powiem, odwołać się w swojej dobrze rozumianej propagandzie i informacji rządzący po prostu. I w Polsce, i w Izraelu, i w Stanach. Jeśli będzie im zależało na tym, żeby jakby te stosunki, które w tym momencie no, mają swoje problemy, w jakiś sposób unormować i wrócić na jakąś ścieżkę sympatii i przyjaźni, no to Karski jest takim patronem tego, który mógłby rzeczywiście nad tym wszystkim czuwać. Bardzo dziękuję za rozmowę i miejmy właśnie nadzieję, że Jan Karski będzie tą postacią, która będzie łączyć właśnie trzy narody, polski, żydowski oraz amerykański, jak również pamięć o nim będzie dalej kultywowana. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję.